Danielu, wróciłeś do Polonii już seniorskiej, której jesteś wychowankiem. Co robiłeś, kiedy cię nie było? Czy to może ciężko powiedzieć, że wróciłem po prostu dzięki uprzejmości tutaj trenera Ćwigały. Pozwoli mi tutaj trenować, ponieważ przedwcześnie rozwiązałem swoją umowę z Pogonią Siedlce, w której no, już nie jestem zawodnikiem i tutaj, żeby się ruszać cały czas, chciałem trochę potrenować, a tutaj są dobre warunki, żeby potrenować, więc zgłosiłem się do trenera Ćwigały i miałem taką przyjemność potrenowania tej i zagrania jednego meczu. Ale wiemy też dobrze, że próbowałeś swoich sił w świcie. Znaczy nie, to nie było próbowanie sił. Ja wcześniej tam przed zadzwoniłem do trenera Głaszewskiego również z możliwością poproszenia o potrenowania, bo nie chciałem tutaj do Polonii przychodzić, dopóki się runda nie skończy, bo tutaj wiadomo, były jeszcze dwa ciężkie mecze, nie chciałem tutaj jak gdyby przeszkadzać i tak dalej, więc poprosiłem trenera Głaszewskiego o przysługę i bardzo mu za to dziękuję, tylko te żadne testy nie były po prostu, żebym się poruszał. Krąży o tobie opinia, że gdzie nie pójdziesz, tam dobrze zaczynasz, a później troszeczkę gorzej ci idzie. Przechodząc do Chrobrego strzeliłeś bramkę w debiucie, podobnie było w Siedlcach, no i teraz jak do Polonii przyszedłeś, trafiłeś do Lkanowi. Jest coś w tym prawdy, czy to tylko tak wychodzi na razie? Czy może tak, no przychodząc do Chrobrego na pewno miałem dobre wejście, bo w pierwszym meczu tak strzeliłem tą bramkę. Później w paru meczach też wystąpiłem, jednak nie przygotowywałem się z zespołem przez cały okres przygotowawczy. Trochę tam byłem źle przygotowany i pod koniec pierwszej rundy nie grałem. Natomiast w drugiej rundzie już tam miałem więcej występów i opinia krążyła taka, że dobrze się prezentowałem w tych meczach. No moja decyzja była taka, żeby rozwiązać tą umowę z Chrobrym. No, chciałem spróbować czegoś innego, no, klub chciał, żebym został, no jednak zrobiłem to, jak zrobiłem. W Pogoni Siedlce, poszedłem do Pogoni Siedlce też, na początku dostałem szansę. W pierwszym meczu strzeliłem bramkę, tak samo w rezerwach Legii strzeliłem. Wygraliśmy ten mecz, ale no, później jednak trener gdzieś tam nie korzystał z moich usług, tak no, zakopał mnie, można powiedzieć, no, przysłowowo. No i tam jak widać, no trener teraz też został zwolniony, więc ja tam nie będę się wypowiadał na ten temat, pozostawię to zasłoną milczenia. Zarówno w Chrobrym, jak i w Pogoni spotykałeś polonistów. W Chrobrym grałeś z Krystianem Pieczarą. Jak pamiętasz Krystiana z tamtego okresu? No z Krystianem muszę powiedzieć, no zapaliśmy dobry kontakt tam razem. Często zostawaliśmy gdzieś tam na siłowni, czy rozmawialiśmy na różne tematy tam związane z odżywianiem, z piłką, dawał mi tam różne rady, bo jest starszym zawodnikiem, napastnikiem też na mojej pozycji, więc czerpałem od niego różne tam rady, więc myślę, że to była owocna ten i miło go było to spotkać z powrotem. Grając w Pogonie, właściwie w jej rezerwach, zmierzyłeś się z Polonią. Jak wspominasz tamten mecz? Na pewno to było fajne wydarzenie. To takie całe życie tutaj spędziłem, prawda, więc tak zagrać przy stadionie. Szkoda, że nie było dużo ludzi tam. Miałem nadzieję, że będzie przynajmniej cała ta trybuna główna, no ale i tak było fajne widowisko. No to na pewno było dla mnie przeżycie. No ten mecz Polonia wygrała, więc... Jakie plany na przyszłość, bo nie jesteś do końca pewny tego, czy chciałbyś zostać w Polonii? Znaczy nie, jak już powiedziałem, na dzień dzisiejszy tutaj nie było tematu w ogóle, żebym został w Polonii. Ja po prostu tutaj trenowałem, żeby dotrzymać formy. To moja przyszłość, nie wiem, na pewno wyjaśni się na początku stycznia. Mam tam jakieś, można powiedzieć, propozycje tam z drugiej, pierwszej ligi, ale myślę, że chciałbym teraz wybrać taki klub, który na pewno mógłbym grać regularnie i polepszać swoje umiejętności, dlatego że myślę, że wybiorę taki klub tym razem, gdzie będę miał więcej szans na grę, żeby pokazać swoje umiejętności. To wszystko z mojej strony. Jeśli chcesz kogoś pozdrowić, podziękować, to jest chwila dla ciebie. Nie, mogę tylko podziękować tam trenerom, że pozwolili potrenować. I pozdrowić chciałbym przyszłego reprezentanta Polski, Sebastiana Zakrzewskiego, najlepszego lewego obrońca. Dziękuję. Dziękujemy. Dzięki.